Niedzielę 13 listopada w Nowej Karczmie kierowca samochodu osobowego Mazda stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Pomiar trzeźwości wykazał, że kierowca był pod wpływem alkoholu. Również 13 doszło do wypadku. Tutaj w Nowej Karczmie kierujący Mazdą, 30-latek, mieszkaniec powiatu Starogardzkiego, nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Policjanci przebadali tego kierującego na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że mężczyzna ma 1,5 promila alkoholu we krwi.